W naszych standardowych projektach zawierających dźwięk w formacie stereo możemy również wykorzystywać klipy audio zapisane w układzie wielokanałowym, a więc 5.1. Nie powinno się tutaj jednak importować takiego pliku do jednej ze ścieżek, które już tutaj istnieją, lecz ponad te ścieżki, a więc w to miejsce, i wtedy zostanie automatycznie utworzona odpowiednia ścieżka w formacie 5.1. Zobaczmy. Ja tutaj do zasobów dodam jeden z plików który mam w nieco innym folderze, a mianowicie w folderze dźwięk 5.1. Tutaj mam taki testowy plik, który ściągnąłem sobie ze strony dostępnej pod tym adresem. Otwieramy. No i tak jak mówiłem, jeżeli teraz przeniesiemy go na przykład tutaj do ścieżki Audio 3, powiedzmy, to jest on zamieniany na dwukanałowy, a więc będziemy słyszeli tylko dwa z sześciu kanałów. Ja teraz wycofam te zmiany, Ctrl Z, i jeżeli Umieszczę ten plik w tym miejscu tutaj u góry, to otworzona jest nowa ścieżka audio. Spójrzmy. Tym razem jest to ścieżka opisana tutaj, w tym miejscu, symbolem 5.1. No i jak widać, mamy tutaj rzeczywiście 5 kanałów, czy w zasadzie nawet 6 kanałów. I wszystkie one będą teraz działały. Możemy sobie je odtworzyć. Ja Podgłośnie troszkę. I spójrzmy jeszcze tutaj na ten dźwięk a więc centralny głośnik też działa. A więc tak właśnie możemy w naszych standardowych projektach korzystać z klipów dźwiękowych w formacie 5.1. I tu jeszcze jedna uwaga przy okazji, jeżeli teraz przeniesiemy sobie taki klip do ścieżki stereo poniżej, to jest on właśnie zamieniany na klip stereo, teraz słyszymy tylko dwa kanały i co ciekawe, jeżeli ponownie przeniesiemy go do ścieżki 5.1, pomimo tego, że wygląda on poprawnie, to niestety nie będą znowu odtwarzane wszystkie kanały, lecz tylko lewy i prawy. Oprócz tej możliwości możemy jeszcze utworzyć całkowicie nowe projekty, które właśnie mają standardowo swoje ścieżki audio w formacie 5.1. Zobaczmy. Przechodzimy do menu plik. Tworzymy sobie nowy projekt. Nie zapisujemy tego. Ja utworzę go w nieco innym miejscu. Nazwijmy go Dźwięk 5.1. I utworzymy go właśnie. Tutaj na dysku D, w tym folderze 5.1, dźwięk 5.1. OK. I co najważniejsze, musimy zmienić tutaj ustawienia tego projektu. Przejdźmy przede wszystkim do PAL. Tutaj AVCHD i mamy tutaj dwa predefiniowane ustawienia z dźwiękiem w formacie 5.1. To i to. Ja wybiorę pierwszy z tych presetów. Zatwierdzamy i spójrzmy. Po utworzeniu projektu już od razu widać, że ścieżka audio 1 jest właśnie w formacie 5.1. Audio 2 też. A więc możemy tutaj spokojnie korzystać z klipów, które mają dźwięk w układzie wielokanałowym. Także i tutaj możemy zaimportować ten nasz pliczek i przetestować. Spójrzmy. Tu już od razu widzimy właśnie te sześć kanałów. I będą one oczywiście również działały. Mimo tego, że mamy tutaj dźwięk w układzie 5.1, to ścieżki narracji oraz ścieżka dźwiękowa są po prostu ścieżkami stereo. A więc importując pliki stereo możemy je wrzucać właśnie tutaj do tych ścieżek. Oczywiście możemy je również umieszczać na tych ścieżkach. Zobaczmy, dodajmy sobie jakiś pliczek, na przykład ten z narracją. Otwórz. Mam nadzieję, że będzie on w formacie stereo. No rzeczywiście jest w formacie stereo, i teraz przesuwając go tutaj w to miejsce, zauważmy, że prezentowany jest on w formie wielokanałowej, no ale oczywiście w każdym kanale znajduje się dokładnie ta sama informacja. Ja teraz wycofam te zmiany. Ctrl Z dwukrotnie. Mogę usunąć także i ten element. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tworząc tutaj nowe ścieżki, prawe kliknięcie i dodaj ścieżki. Dodajemy po jednej nowej ścieżce audio i wideo. Są one tworzone niestety w formacie stereo. Zobaczmy co się stanie jeżeli zaimportujemy tutaj klip w tym formacie 5.1. No jest on przekształcany właśnie na klip stereo. Możemy cały czas jednak tworzyć sobie tutaj nowe ścieżki w inny sposób a mianowicie przeciągając taki plik powyżej. I teraz tworzona jest nowa ścieżka audio. I ona będzie już właśnie w formacie 5.1.